Nawiasem otwierającym mojego życia były trzy grusze. Trzy grusze w ogrodzie mojej mamy w Zaniemyślu. Pod winnówką ojciec oświadczył matce, o co mu chodzi. Pod cukrówką został owocem tym smacznym dosyć obdarowany. A pod ulęgałką ja się urodziłem w starym drewnianym domu właśnie w Zaniemyślu. Jest jeszcze jedno ważne drzewo w moim życiu. Aha, jeszcze zapomniałem. A ślubu udzielał mojej matce i mnie ochrzcił ksiądz dziekan, który też hodował gruszki na wierzbie. Dlaczego namawiał mnie pan tak gorąco, byśmy się spotkali właśnie w tym miejscu? Proszę pani, to jest jedyny przykład w moim przynajmniej życiu, że człowiek przeżył swoje drzewo. Ten dom przez ekipę realizatorską, z którą pracowałem, był nazywany dębem Stefana. Przepraszam, że tak mówię, ale to było między nami oczywiście. No i on się, biedak, przewrócił. Oda do starości. Niejeden ze wzruszenia nosem dzisiaj siąka, że Mroczkowskiemu stuknęła 80. A więc wyznam, że od dawna mnie to już złości, że poeci wciąż piszą ody do młodości. A tak ody do starości to już nie łaska. Podoba się nam tylko życia krótka ławka. Jeżeli do lat twoich, Stefanie, się doda ilość przedstawień kabaretu Żółtodzioba lub widzów liczbę telewizyjnych spektakli, to zawrotne wyjdą lata. Co, czyż nie tagli? Wymieńmy alfabet rozrywki, krąg lub kanał, a to niewielki przecież życia twego kawał. Gdybyśmy wszystko przez te lata twe pomnożyli, to z tobą się zrówna z tych młodych, głośnych szczyli. Kto z nich na poziomy tak wysoko już wzleciał, jak ci, co dożyli 80-lecia? Żaden młodzik nie jest dorównać ci w stanie, więc odę do starości dziś głoszę, Stefanie.